Na trybunach wielkie emocje, wielka radość. Biało-czerwoni wygrali z Brazylią i ten właśnie mecz obserwowały wielkie gwiazdy sportu, wśród nich nasz wielki mistrz Kamistok. Witam bardzo serdecznie. Jakie tam gwiazdy? Gwiazdy to tam na dole są teraz. Jakie emocje towarzyszyły panu, bo chyba trafił pan na najlepsze możliwe spotkanie. Działo się tak dużo. No ja ogólnie śledzę siatkówkę i ten ostatni mecz z Amerykanami był niesamowity. I cieszę się, że dzisiaj miałem okazję tutaj być, zobaczyć na żywo tą reprezentację, bo grają naprawdę super. Przeżyć emocje wspólnie z kibicami, zdzierać gardło i po prostu ręce mi już też napuchły. No jest super. Atmosfera katowickiego spotka jest niepowtarzalna. Czy da się w jakikolwiek sposób porównać to, co się dzieje tutaj, na przykład do tego, co dzieje się w waszym sporcie, w skokach? Jak to wszystko wygląda? No myślę, że to tylko można z Zakopanem porównać, ale to nie jest to samo. No tutaj jest kocioł, tutaj jest wszystko zamknięte, ten głos zostaje w środku, u nas się to trochę wszystko niesie w inną stronę. Natomiast uważam, że te dwa sporty łączy to, że jest naprawdę super atmosfera. Jest rodzinnie, jest przyjemnie, no ale przy tym są niesamowite emocje. Czy jest szansa na to, że zobaczymy jeszcze Kamila Stocha podczas meczu finałowego? Jak mi dacie bilety, to tak. Spróbujemy, zrobimy to naszej mocy. Kamil Stoch.